reprezentacyjnym. Oto ustawienie reprezentacji Polski. Właśnie, tutaj widzimy Moskalewicza, który będzie grał po prawej stronie. Jest Hajto, który otrzymał szansę gry w zespole od początku meczu, a więc teoretycznie zmiennik dla Kłosa powinien tutaj swoją postawą pokazać, że jest wartościowym zawodnikiem dla tej grupy. Jak również Kryszałowicz, który po prostu kolejny raz otrzymuje szansę gry jako napastnik. A więc tutaj ci zawodnicy powinni nam dać odpowiedź, czy są gotowi do tego, aby w reprezentacji kraju grać. Troszkę chaotycznie, ale trzeba przyznać, że zorganizowani Islandczycy przechodzą do kontrataku. Muszą na siłę uważać, Wałdoch. No nie można robić. I proszę bardzo, dwa słupki. Nie można dopuszczać do takich sytuacji, chciałem powiedzieć, kiedy mieliśmy dużo szczęścia przy tym strzale Dadasona. Mówiliśmy o tym, że jest to zespół, który udokumentował swoją wartość w meczach z zespołami dużo lepszymi. Tu jeszcze raz ta sytuacja. Po prostu wychodzą z kontry bardzo szybko i to była sytuacja, która mogła się zakończyć bramką. Adam Matysek nawet nie interweniował i dużo szczęścia rzadki mieliśmy. Przypadek właśnie. No, dużo szczęścia mieliśmy. Tutaj niedokładne wybicie Wałdocha. Uderzenie na napastnika islandzkiego bezpośrednio. I mieliśmy duże szczęście. Strzelał Dadason. Dobrze, że Włakow. Do Lisadebe. No, teraz niewiele brakuje, by była bramka samobójcza. I bardzo dobra interwencja Rasona. Takie przypadkowe akcje, można powiedzieć, jak ta. Przypadkowa akcja, ale tutaj dobre, inteligentne zagranie. Bardzo szybkie po prostu Lisadebe, który jest zawodnikiem szybkim, otrzymał piłkę na plecy obrońcy i mogło to być niebezpieczne. Michał Żewłakow za moment dośrodkowywać będzie z lewej strony boiska. Kałużny. Bardzo dobre. Bardzo dobre dośrodkowanie. Wysokość tej piłki była idealna dla zawodników nachodzących. Radek Kałużny nie trafił. Bardzo dobre, dobre podanie. Rozegranie. Moskalewicz. Idzie już prawą stroną Hajto. Do Kałużnego. Kałużny! Że strzał ma silny, to wiemy, tyle że tylko uderzenie było niecelne. Spróbował czego innego, po prostu szybko rozegrał piłkę na prawą stronę, gdzie był wolny Moskalewicz, ale niestety to uderzenie było nieudane. Hajto, Świerczewski, Żewłakow. Hajto, po ziemi! Ach, niewiele brakowało. Dobra próba rozegrania rzutu wolnego, ominięcie muru przez podanie w poprzek i silne uderzenie Tomka Hajty nie wszedł do bramki. Chyba najlepsza sytuacja do tego, byśmy prowadzili w tym meczu. Odległość była odpowiednia na to, żeby wykonać ten rzut wolny w ten sposób, a poza tym uderzenie i samo rozegranie tej piłki było bardzo dobre. Kristinsson. A Islandczycy to pokazali w meczach z Rosją, z Hiszpanią i z innymi zespołami. Także remis tutaj z Ukrainą. Uwaga. I brawa Adam Matysek. Świetnie rozegrana akcja. Ładny strzał, dobrze ustawionego, niepilnowanego Helgusona. Jeszcze raz ta sytuacja, dośrodkowanie. Przedłużenie głową tutaj. Na drugim słupku jeden z zawodników islandzkich i dobrze, że Adam Matysek był dobrze ustawiony. Lisadebe. Lisadebe, indywidualnie Lisadebe. No i teraz pierwszy ładny strzał Lisadebe, z którym ma kłopoty bramkarz Arason. Indywidualna, bardzo dobra akcja Lisadebe, zakończona strzałem. Jeszcze raz ta sytuacja. Przeminął, w środku jest Frankowski, jest Kryszałowicz. Ostry kąt, Kryszałowicz popatrzył do Frankowskiego. Dogodna sytuacja, ale bez bramki. Kryszałowicz, utrzymujemy się przy piłce. Jeszcze raz Frankowski. To jest przypadkowe zagranie ręką. Rzut karny. No więc rozpoczęło się od dobrej akcji, bo to trzeba podkreślić, że ta akcja była rozegrana w dobrym tempie. Dobre prostopadłe podanie Bartosza Karwana do Kryszałowicza. Tutaj spójrzmy jeszcze raz na ten moment ręki. Rzeczywiście ręka zdecydowanie bez dyskusji. Gunnarsson. Wykonującym rzut karny, ponieważ nie ma, na boju, a jest Frankowski. Nie ma Michała Żewłakowa. W końcu 8 bramek w lidze z rzutu karnych. No, życzmy mu, żeby teraz też nie spudłował. Tomek Frankowski przed szansą pierwszej bramki w narodowej reprezentacji. W trzecim występie w biało-czerwonych barwach.
doping kibiców. 61. minuta i proszę Państwa, doczekaliśmy się. 1-0 dla Polski. Na spokojnie popatrzył na ruch bramkarza. Ale odetchnął. Odetchnął. To widać. Jeszcze raz. Spokojnie popatrzył, widział, że ruch bramkarz zrobił w prawą stronę. Patrzył do końca. Jeszcze raz spójrzmy na to, bo to ciekawe, że widział, że bramkarz po prostu odchodzi ładny w prawą techniczny stronę. Strzał. Bardzo dobry strzał. To jest, Wodek, trudny moment. Ty wielokrotnie stawałeś przed takimi szansami, które wykorzystywałeś. Fierczewski, indywidualna akcja, atakowany tam przez Kolwitzsona. Brankowski, przytomnie Koźmiński. Koźmiński, okazja! No, troszkę chyba za bardzo odchylony tutaj był. Tak, ale myślę, że to go kosztowało trochę sił, bo dobiegał do tej piłki już na długu tlenowym. Widać po nim zresztą i... No widać po nim, że nie grał po prostu. Tak, ale samo zachowanie się było bardzo dobrze. Wyszedł na wolną pozycję. Był tam, gdzie trzeba było. Zdebel. Brankowski. Hajto! No, gdyby tak światło bramki, pewnie niewiele miałby szans. Arason. Na prawo do Hajty. Karwan, Brankowski, Kluczałowicz na polu karnym. Karwan! Ach, ładnie! Tylko szkoda, że nie w bramku. Piękna akcja. Bardzo dobre, dokładne dośrodkowanie Tomka Hajty. I z woleja próbował uderzać Bartosz Karwan. Minimalnie obok słupka. Jeszcze raz innego ujęcia kamery. Popatrzył Tomek Hajto, gdzie znajdują się koledzy. Minimalnie obok słupka. Tym razem bardzo dobre doświadczenie Tomasza Hajty. Bardzo dobre. Po bramce z rzutu karnego, ale zdecydowanie lepsza postawa polskiej drużyny w drugiej połowie. I teraz ponad poprzeczką Ryszałowicz. Sprawdzone dośrodkowanie z lewej strony przez zawodnika uderzającego prawą nogą, tutaj tym razem Piotra Świerczewskiego, i Ryszałowicz główką próbował wykończyć tą akcję. Zdecydowanie więcej okazji ma polski zespół do strzelenia bramki niż w pierwszej połowie. Gramy lepiej, gramy bardziej agresywnie, gramy szybciej i po prostu z tego sposobu gry biorą się sytuacje pod bramką. No, wymagający rywal, zaangażował się w grę. Na pewno nie jest taki... A teraz okazja do tego, żeby... Brawo, Jakub Wierzchowski, żeby był remis w tym meczu. No na no, wielkie prostopadłą brawa. Piłkę. Wielkie brawa tutaj dla debiutanta w naszym zespole, bo sposobem, w jakim uratował tą sytuację, bo tutaj można mówić o uratowaniu sytuacji, pięknie wyszedł szpagatem. Obronił pewną bramkę dla drużyny Islandii.